W jednym z kołbrzeskich banków doszło do napadu rabunkowego. Co policja wie w tej sprawie? Tak, po godzinie 11 zostaliśmy poinformowani o tym, że w rejonie jednego z banków w centrum miasta Kołobrzegu doszło do kradzieży pieniędzy. Na miejsce udali się policjanci i z wstępnych tak ustaleń wynika, że około godziny 11 z pojazdu, w którym poruszała się kobieta, skradziona została dosyć duża ilość gotówki, bo z takich ustaleń, które nam przekazała, była to kwota 430 tysięcy złotych. Kobieta wypłaciła te pieniądze z banku. Pieniądze zostały skradzione z samochodu. W chwili obecnej ustalamy, kto mógł tego doczynić, w jaki sposób do tego doszło. Z kobietą jest trudniej, gdyż jest w szoku po tym całym zdarzeniu. Faktycznie jest to dosyć duża ilość gotówki. No i tu niestety, kiedy będzie możliwość przesłuchania tej kobiety i ustalenia okoliczności ewentualnych rysopisów sprawców bądź pojazdu, w którym się poruszali, bo takie też wskazania mamy, na pewno będziemy w tym kierunku pracować. Te pieniądze zostały pozostawione w samochodzie, czy kobieta siedziała w samochodzie z tym pieniędzmi? Nie, te pieniądze zostały bez jej obecności pozostawione w samochodzie. Kobieta musiała wyjść z samochodu. No, mówię, ustalamy, bo to są takie wstępne ustalenia, no, które przekazała nam ta kobieta na samym początku. No, w chwili obecnej mówię, jest trudny z nią kontakt i my musimy ustalić cały przebieg tego zdarzenia. No, może tutaj pomóc temu przejrzenie ewentualnych zapisów monitoringu, jeżeli takie będą. A co wiemy już na temat ewentualnych sprawców? Wiemy, czy to był jeden, czy kilku? Nic na chwilę obecną nie wiemy. No, cały czas policjanci nad tą sprawą pracują i starają się ustalić, ile osób mogło brać udział w tej kradzieży.